Myślę, że nie można lepiej obchodzić 30-lecia parafii właśnie niż tak jak to czynicie, wprowadzając do posługi ministrantów nowych 6 chłopaków, czy prosząc o bierzmowanie dla kilkunastu młodych ludzi. To pozwala nam myśleć o tym jubileuszu bardziej w przód niż w tył. Patrząc na nich, możemy mieć taką nadzieję, że obejdziecie następny jubileusz za następne 30 lat. Będzie miał go kto przygotować. Możecie mieć ufność, że ten kościół, który postawiliście, jak czytał ksiądz proboszcz, tak dynamicznie, szybko, pewnie wielkim nakładem sił, że ten kościół będzie służył następnym pokoleniom, bo po toście go stawiali. Tak sobie myślę, jeszcze tylko potrzebujemy się modlić, żeby z grona może tych 6, a może tych kilkunastu, a może zupełnie z innego grona pojawił się tu jakiś uczciwy ksiądz. To znaczy, żeby miał kto stanąć przy tym ołtarzu i żeby był ktoś, kto będzie celebrował Eucharystię. To by dopiero naprawdę oznaczało, że bierzecie na siebie odpowiedzialność za ten Kościół. Że są w nim ludzie, którzy są gotowi radykalnie, naprawdę za Panem pójść i służyć innym. To gdzieś zawsze jest jakaś miara wiary wspólnoty, że ta wspólnota rodzi ze siebie nowych kapłanów, nowe osoby życia konsekrowanego. To zawsze jest znak żywej wiary. Bardzo Wam takiej wiary życzę. Gdybyśmy z tymi młodymi prowadzili rozmowę, cofając się kilkanaście wieków wstecz, to ona miałaby troszkę inny przebieg. I pierwsze pytanie dopadło, czego żądasz od Kościoła Bożego, i odpowiadaliby wiary. I wtedy drugie pytanie musiałoby być, a co ci daje wiara? Co? Sakrament dojrzałości we wierze, co wam wiara daje? Odpowiedź, która zawsze padała w tym dialogu, brzmiała: życie wieczne. Życie wieczne. Nie wiem, czy po toście przyszli do kościoła, ale jak przyszliście po coś innego, to odejdziecie z kwitkiem, bo my nic innego nie mamy. To, co można tu otrzymać, to jest życie wieczne. Zobaczcie, o co chodzi Jezusowi w dzisiejszej przypowieści, w samej sobie dość trudnej, ale Jezus mówi: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Przyjęto was do wiecznych przybytków. Czyli Jezus otwiera właśnie przed nami tę perspektywę wieczności, życia wiecznego, wieczne przybytki. Czy to jest perspektywa oczywista? Dzisiejsze słowo mówi nie, bo my nie musimy być wcale ludźmi zapatrzonymi w życie wieczne. Możemy być takimi, którzy są dzisiaj nazwani w Ewangelii synami tego świata. Gdybyście sięgnęli do tekstu oryginalnego tej Ewangelii, Święty Łukasz zapisał tę Ewangelię po grecku. W greckim tekście jest napisane: synowie tego czasu, albo synowie tego wieku. Nie tego świata, tylko tego czasu. W
Wcale nie musimy być kimś, kto ma takie światło i z tego światła się jakoś rodzi w swoim myśleniu, działaniu, występowaniu. Światło, że jest wieczność, jest życie wieczne. Możemy być kimś, kto jest dzieckiem tego czasu wyłącznie. To znaczy, że jesteśmy nastawieni tylko na to, co tu i teraz. Nie wiem, kto z młodych ludzi ma ochotę myśleć o wieczności. Jak byłem w waszym wieku, może odrobinę starszy, pamiętam, ojciec święty Jan Paweł II napisał list do młodych. I tam rozważał Ewangelię o spotkaniu bogatego młodzieńca z Jezusem. I ten bogaty młodzieniec przeszedł i postawił Jezusowi pytanie: nauczycielu dobry, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? I papież skomentował to pytanie w ten sposób. Czy człowiek, który w ten sposób pyta, jest jeszcze dzisiaj w ogóle zrozumiały? Pytanie o życie wieczne jest jeszcze dzisiaj naszym pytaniem. Czy nie jest tak, że to, co doczesne, wypełniło nam cały horyzont myślenia, działania, wybierania w życiu? No, to było napisane przez papieża prawie 30 lat temu. Natomiast trzeba powiedzieć, że to, w jakim tempie następują tutaj zmiany, jest dość porażające, bo obecny papież Franciszek mówi, że my tworzymy kulturę, którą najlepiej można nazwać kulturą tymczasowości. Albo czasami, jakby to przetłumaczyć dosadniej, to by było kultura prowizorki. Obchodzi mnie tylko to, co jest dzisiaj. Obchodzi mnie tylko to, co mogę złapać. Mówiąc też trochę brutalnie, obchodzi mnie tylko to, co mogę dzisiaj zjeść. Skonsumować. Na przykład Łodzi. Was może obchodzić dzisiaj tylko bierzmowanie. A ona do pewnego stopnia nie jest wcale aż tak ważna. Nie chodzi o to, żebyście byli bierzmowani. Chodzi o to, żebyście dzięki bierzmowaniu poszli ku życiu wiecznemu. Chodzi o to, żeby przez bierzmowanie, żebyście poszli w stronę dojrzałej wiary. Chodzi o dojrzałą wiarę. A nie o to, że proboszcz napisze w metrykach, że jesteście bierzmowani. Życie nie sprowadza się do dnia dzisiejszego, do tego, co dzisiaj mogę złapać. Nie? Dzieci tego czasu, dzieci tego wieku. Jak im się mówi o życiu wiecznym, ale o co chodzi? Ale co? Co ja z tego mam dzisiaj? Co ja z tego mam teraz? Stworzyliśmy taki świat, w którym się już prawie na nic nie czeka. Nie ma nic bardziej nieznośnego niż czekanie na cokolwiek. Symbolem tej kultury tymczasowości, tak nieraz sobie myślę, jest kawa rozpuszczalna. Dwie łyżeczki, trochę wody i już się napił, nie? Jeszcze to wszyscy reklamują. No, taka kawa, ajejej, nie. Ale komu by się chciało młynek, może jeszcze ręczny, nie? Jeszcze to kręcić, a potem się cieszyć, jak się parzy. Trzeba poczekać. Ja nie mogę czekać, nie mam czasu. Nie mam czasu na nic. Nie mam czasu siąść przy stole z rodziną, tam jest McDonald's, to nie. Porwał tę kanapkę, zjadł, pochłonął, leci gdzieś dalej. Wszystko tymczasowe. Wszystko teraz, w tej chwili, wszystko do zjedzenia. Młodzi, jesteście dziećmi tego świata, tego wieku, czy jesteście dziećmi światła? Bo światło jest takie, że nie wszystko w życiu się kończy. To jest centralne zdanie tej dzisiejszej Ewangelii. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną,
aby gdy w naszym tekście jest wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Jeszcze raz się odwołuję do tekstu, tak jak go święty Łukasz napisał, w tym zdaniu tam nie ma tego słowa wszystko. Nie ma tego słowa wszystko. Tłumacz może chciał, żeby było lepiej, ale wyszło mu gorzej. Nie jest tak, że wszystko się kończy. Chcielibyście się z tym zgodzić, że wszystko się kończy? A miłość między ludźmi się ma skończyć? A dobro, jakie czynicie, nie macie ochoty, żeby trwało wiecznie? Przygotowywaliście się do tego bierzmowania. Chodzi tylko o to, żeby was teraz biskup namaścił. Nie chodzi o to, żeby to, coście zdobyli po drodze przez to przygotowanie, żeby w was trwało, żeby w was rosło. To nie o to w życiu chodzi. Nie jest pytaniem najwłaściwszym dla człowieka, co tak naprawdę z tego, za czym gonię, o co się staram, czemu się poświęcam, co tak naprawdę z tego będzie trwało wiecznie. Wszystko ma się skończyć. Zobaczcie, dostaliście pytanie na bierzmowanie, które nie mówi tylko o dojrzałej wierze, mówi o dojrzałym patrzeniu na życie. Naprawdę życie ma się sprowadzić do tego, co teraz złapiesz? Czy nie idzie w życiu o to, co może przetrwać granice śmierci? Jezus mówi, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Wiecie, co się skończy? Mamona się skończy. Mamona się skończy, a nie wszystko się skończy. Mamona. Pieniądz. Pieniądz, za którym gonimy. Pieniądz, który muszę mieć. Pieniądz, który złapię. I wydaje mi się, że za ten pieniądz kupię wszystko. Wszystko ma swoją cenę, tak, tylko trzeba ją znać. Nie tak myślimy na co dzień. Wszystko jest na sprzedaż. Jezus do nas mówi, nie, nie. Są takie momenty, gdzie mamona nic nie może. A co może, a co przetrwa? Na przykład mówi, że przetrwa przyjaźń. Dla młodych ogromnie ważne słowo. Jak są młodzi pytani, jaka wartość w ich życiu jest ważna, to mówią rodzina, a potem mówią przyjaźń. Rodzina i przyjaźń. A potem jest tak, że w naszej diecezji w Łodzi 50% małżeństw się rozpada. W Polsce 1/3. Mówimy, że to jest dla nas największa wartość i nie potrafimy jej utrzymać w ręku. Nie potrafimy jej zabezpieczyć. Tęsknimy za rodziną i ona nam się rozlatuje. Mówimy, że tęsknimy za przyjaźnią, a w życiu jest tak, że przyjaciele się pokłócą nie o co innego, tylko właśnie o tę kasę, o tę mamonę. Ile relacji fajnych między ludźmi nie przetrwało pierwszego spadku? Ile jest takich sytuacji? Czy na nas się okazuje mamona, mamona, mamona. Jezu, uważaj, bo ona się kiedyś skończy. Na pewno będziesz za tym, co ona trwała się wieczną. Co ci daje wiara? Wiara daje życie wieczne. Życie wieczne.
Jak chcecie, to was będę bierzmował. Znaczy, po co? Żebyście byli dziećmi światła. I żebyście nie byli dziećmi tylko tego czasu. Żebyście nie byli tylko dziećmi tej chwili. Żebyście mieli patrzenie trochę dalej. Żebyście też stworzyli świat, który będzie mniej zwariowany niż ten, który myśmy wam stworzyli. Właśnie w którym jedni drugich pożerają, jedni z drugimi się kłócą o pieniądze, nie patrząc na to, że jest coś dalej. Jest nadzieja, że potraficie skomponować inaczej tę rzeczywistość. Przedwczoraj, zdaje się, przez Europę chyba, przynajmniej przez Europę się przetoczyły marsze młodych ludzi w obronie ziemi. Bo pokolenie nasze w taki sposób ziemią zarządza, jakby się na nas wszystko miało skończyć. No jaką oni dostaną w ręce ziemię od nas? Jaką? Wszystko wyeksploatowane. Wszystko zjedzone. A jutro, a pojutrze. A oni w tym świecie. Bądźcie mądrzejsi, młodzi, bądźcie mądrzejsi od nas. Patrzcie dalej. Nie patrzcie tylko na dzisiaj. Nie bądźcie dziećmi tego czasu. Nie bądźcie dziećmi tej chwili. Bądźcie dziećmi światła. Światło przychodzi z wiary. Co ci daje wiara? Życie wieczne. Nie wszystko się kończy. Są rzeczy, za którymi możecie stanąć i one będą trwać wiecznie. Nie wszystko się kończy. No to tyle. Takie słowo. Nie wiem, czy proboszcz do takiego słowa na 30-lecie panów. Ale na pewno oczekiwał na bierzmowanie w 30-lecie parafii. Tylko dlatego jest sens je przeżywać. Inaczej jubileusz byłby postawieniem sobie na grobka. A tu chodzi o poważne pomniki w życiu. Trzeba wstać, będziemy bierzmować.